Witamy na stoisku Zetor Polska na targach Agroshow w Bednarach. Dzisiaj prezentujemy nowości, ciągniki, które tutaj są wokół mnie. Ciągniki małe, komunalne, idealne do koszenia traw i do sprzęgania z różnymi małymi zestawami komunalnymi. Myślę, że przyjmą się na naszym rynku, ponieważ są bardzo uniwersalne i fajne, ciekawe. Największą naszą nowością jednak, moim zdaniem, jest Proxima. Nowa Proxima w nowym designie Zetor, która stoi tutaj obok mnie. 106-konny silnik Zetor oczywiście, w ładnym, nowoczesnym designie, nawiązującym do naszego Majorka, który już jest od roku. Myślę, że się bardzo dobrze przyjął. Chętnie jest wybierany przez klientów. Oprócz tego prezentujemy całą naszą gamę ciągników, które Zetor oferuje na polskim rynku. I co ciekawe, zapraszamy Was wszystkich na nasze stoisko. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie z tą Proximą, wstawić na naszego fanpage'a, a jest tam konkurs z ciekawymi nagrodami, fajnymi, które można wygrać. My wybierzemy te zdjęcia, które są najbardziej kreatywne, najfajniejsze, mogą być śmieszne, jak najbardziej. I już 26 września będzie rozwiązanie. Będziemy nagrody dla Was rozsyłać. Co więcej na naszym stoisku? Oczywiście ciągnik, który jest do wygrania w konkursie To Bagdar. Również cały czas ten konkurs trwa. Do końca października możecie wysyłać swoje zgłoszenia. Tak mówiłem, reszta naszych ciągników. I jeszcze jedna ciekawostka. Kto chce zobaczyć, jak ciągnik Zetor spisuje się na hamowni silnikowej, również na końcu stoiska taką hamownię mamy. Będzie można zobaczyć, jaka jest moc silnika, jak pracuje pod obciążeniem, jakie jest zużycie paliwa. Wszystkie te parametry na własne oczy można zobaczyć na komputerze. I na zakończenie chciałem Was wszystkich zaprosić do filmu, który za chwilę po tym zobaczycie. Filmu z naszych pokazów w Chrustach. Myślę, że będzie ciekawy. Zapraszam serdecznie.